Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Sąd Najwyższy amerykański znowu bierze się za skrobanki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? Dziękuję. Oglądasz reklamy? Również dziękuję. Czyli Sąd Najwyższy w Ameryce to jest, to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, czyli to znaczy 50 stanów, włączając Alaskę, która jest rozdzielona Kanadą, włączając Hawaje. Puerto Rico nie jest stanem amerykańskim, jest terytorium amerykańskim. Ludzie z Puerto Rico mogą przyjeżdżać i pracować legalnie w Ameryce, przepraszam. Mają amerykańskie paszporty, nie potrzebują zielonej karty. No ale każdy stan jest, można powiedzieć, osobno. No i teraz Mississippi, jako jeden z takich stanów, ma taki problem, legalny problem, że oni nie chcą, żeby skrobanki były dopuszczalne po 15 tygodniu ciąży, tak, także to jest Sąd Najwyższy, no na pewno nie usatysfakcjonuje ani zwolenników skrobanek, ani przeciwników skrobanek, ale będzie podejmował jakąś decyzję. No i teraz tylko pytanie jest, gdzie jest Ameryka, gdzie są Amerykanie w tej całej tej dyskusji, w całym tym podejściu do zagadnienia, w którym momencie trzeba zabronić skrobanek. Mississippi konkretnie to zabrania aborcji, no wtedy, kiedy jest już rozwój płodu, no i kiedy płód jest starszy niż 15 miesięcy, no poza jakimiś przypadkami medycznego zagrożenia, że płód, jeżeli by się urodziło dziecko, no to nie byłoby w stanie przeżyć, że jest jakieś zniekształcone. No i prawo mówi, że no nie przeżyje, że jeżeli się urodzi, nie przeżyje, no to skrobanki są dozwolone. No i jak zwykle, kto składał ten powód do sądu? No kliniki aborcyjne w tym wypadku, no to się to nazywa Jackson Organizacja Zdrowia Kobiet. Poparcie jest narodowe. No dużo ludzi w zasadzie popiera te ograniczenia skrobankowe. No i są badania opinii publicznej od dziesiątek lat. W zasadzie taki przełom, no to był Roe, przypadek takiej kobiety, która ona też zmieniała zdanie parę razy, ale to było w 1973 roku, kiedy Sąd Najwyższy się wziął za sprawę skrobanek. No i od tego czasu dwie trzecie w zasadzie kraju jest przeciwko skrobankom po pierwszym kwartale. Także to jest spora liczba ludzi. No Ameryka na dzień dzisiejszy, no to jest podzielona co najmniej ci, którzy głosują, przepraszam, jest 50% demokratów, 50% republikanów, no ale jeżeli chodzi o sprawy skrobankowe, no to dwie trzecie powinna być nielegalna. Dwie trzecie mówi, że powinna być nielegalna po 12 tygodniu. Gallup, badania opinii publicznej Gallupa, no to one były robione w 2018 roku, no to konkretnie oni podawali 65%, że nie może być legalne w drugim już kwartale, czyli tak jak mówię, po 12 tygodniu. Jest następna taka grupa badań publicznych, to się nazywa Marist Poll. No to jest ogólnie to jest kolej taki katolicki założony tam parę lat temu, setki lat temu, no ale te badania opinii publicznej zaczęli robić tam 35-40 lat temu, no i to jest bardzo renomowany. No i mniej więcej podobnie wyniki są, że 7 na 10, 70 na 100 Amerykanów
popiera te ograniczenia w stosunku do ciąży po 12 tygodniu. Takie ciągle Ameryka, no to jest pompowana tym takim no fałszywym założeniem czy oświadczeniem, szczególnie przez środki masowego oszukaństwa. No i czasami w Sądzie Najwyższym też są takie opinie, że Ameryka jest tak mocno podzielona pół na pół. No nie jest podzielona pół na pół, nie jest tak spolaryzowana. Większość, 2/3 jednak jest, decyduje, że aborcje, no pomimo, że są dopuszczalne, no to musi być jakieś ograniczenie, do którego momentu ta kobieta ma podjąć decyzję o skrobance. No w sądzie też pchają, no wszyscy aktywiści tych proskrobankowi, no to pchają coś takiego, że Ameryka jest strasznie podzielona i sąd musi zdecydować, która połowa ma rację. Ten przypadek w Mississippi i ten ograniczenie zdolności do przeżycia, no bo wszystko się sprowadza w zasadzie do zdolności do przeżycia, czy ten płód byłby w stanie przeżyć, czy nie. No i to jest tam dzielone, czy zarodek to jest człowiek, czy człowiek to jest zarodek i tak dalej. No, wielu ludzi, no większość chrześcijan to patrzy na to inaczej niż ateistów. Ateiści to ogólnie myślą, że ludzie nie mają duszy, nie mają, są po prostu workiem wody i mięsa, no i to jest to wszystko. No i tak samo, że płód, no to jest po prostu parę kilo kaszanki. I teraz pytanie jest, czy Ameryka jest w stanie znaleźć taki punkt środkowy, jakiś wyważyć to wszystko. Aktywiści z obydwu stron nie mogą się w zasadzie pogodzić, gdzie są ograniczenia, gdzie nie ma ograniczeń. W Mississippi w sumie nie zapytało się, nie chciało pominąć decyzji Sądu Najwyższego, który była decyzja w 1973 roku, no bo wtedy to w zasadzie była taka decyzja, że aborcja może być zrobiona kiedykolwiek, jakkolwiek i bez żadnych wymagań, że to jest absolutna decyzja kobiety. No ale Mississippi jako stan pyta się, czy ta zdolność do życia, która jeżeli zaistnieje, no to wtedy zaczynają się ograniczenia w tej wybiórczych skrobankach. Sąd Najwyższy, no to tańczy bardzo często, kiedy jest proszony o wydanie opinii. Oni powiedzieli właśnie ta prawo zdolności, czy ten sytuacja zdolności do przeżycia, no to jest wielkie to rozgraniczenie. Stany mają, w zasadzie to muszą zrozumieć, czy rozwiązać problem zagrożenia dla życia płodu, no i zagrożenia dla życia matki, no bo to jest, te ograniczenia to są kiedy matka może umrzeć z tego względu, że płód jest już za bardzo dojrzały. No i właśnie w ten sposób Mississippi podeszło do tego, że na podstawie danych statystycznych, no i cały ten ewolucja i zrozumienie, co się dzieje z ciążą, no to mówi, że są ultra dźwięki, te wszystkie sprawy można zobaczyć, co się dzieje. No płód tak samo jest prawnie, jeżeli są jakieś wypadki, jeżeli są tam morderstwa, no to też prawo odnosi się do zabicia płodu, ale
badania w Mississippi z 2004 roku, na które Mississippi się powoduje, no to oni tłumaczą, że ryzyko utraty życia czy zdrowia matki podnosi się z wiekiem płodu. No, także jest i inaczej, kiedy skrobanka jest przed 8 tygodniem, a inaczej jest, kiedy aborcja, skrobanka jest już po pierwszym kwartale, czyli powiedzmy 13, 14 tydzień, czy jeszcze dalej. No, większość Amerykanów ludzi na świecie może być zdziwiona, że Sąd Najwyższy nigdy nie zaadresował tej aktualnej sprawy ciąży przed tym okresem zdolności do życia. Sąd Najwyższy unikał tego. Kongres zrobił zakaz częściowego skrobanek po częściowym porodzie. No to jest makabryczna sytuacja, kiedy te dzieciaki już są rozwinięte, no i tam w zasadzie wszystko jest, opuszcza ciało kobiety poza głową, no i głowa jest, można powiedzieć, odcinana. No ale to też dużo ateistów, komunistów, demokratów właśnie za tym jest, że skrobanka może być nawet przy częściowym urodzeniu. No to już jest naprawdę makabra. Dużo ludzi mówi, że Sąd Najwyższy nie wytłumaczył, o co to chodzi z tym, z tą zdolnością do życia, no ale to każdy normalny rozumie, co to jest ta zdolność do życia. Mississippi również podnosi taką kwestię, że w Ameryce, że Ameryka i 7 innych krajów, tak jak to stwierdził Organizacja Narodów Zjednoczonych, no to właśnie od tej decyzji Roe w 1973 roku, no to 7 krajów na 198 pozwala na skrobanki po 20 tygodniu płodu. Także to jest dosyć daleko. Na te 50 stanów w Ameryce, no to dużo takie stany jak Delaware, Hawaje, Illinois, Maine, Massachusetts, New Mexico, czy Nowy Jork, Rhode Island i Vermont, no to oni zrobili takie prawa, zgadza się ze zdaniem Sądu Najwyższego. Czyli wszystkie te stany mają takie prawa, że skrobanka może jest legalna z jakiegokolwiek powodu, w jakimkolwiek czasie ciąży. No i to jest to, co Sąd Najwyższy powiedział 48 lat temu. Także to 9 stanów, które wymieniłem, 6 innych stanów ma podobne takie podejście, gdziekolwiek, jakkolwiek i z jakiegokolwiek powodu, no to 15 stanów. Inne 13 stanów, no to włączając Mississippi, które skarży, ma bardzo mocne prawa ograniczające skrobanki. Missouri, no, Północna Dakota, Południowa Dakota, Tennessee, Utah mają też jakieś takie ograniczenia bardziej przeciwko tej decyzji Sądu Najwyższego. No, żadne z tych praw stanowych nie ściga kobiety. Wszystkie stany nie będą skarżyły, nie będą ścigały kryminalnie kobiety. Jedynie lekarzy, ginekologów, którzy robią taką skrobankę. No ale to tak było przez ponad 100 lat, zanim Sąd Najwyższy wziął się w
podjął tej decyzji w 1963 roku, tak jak już wspomniałem parę razy. No, demokracja wygląda na to, że działa, tak, że Stany Zjednoczone Ameryki jednak działa. Te różne prawa pokazują różne opinie społeczne, obywatelskie. Nie ma centralnego sterowania, także, że ludzie mogą mieszkać w tych stanach, w którym im to odpowiada. Także sąd nie jest w środku tych całych sytuacji skrobankowych. Te wszystkie kontrowersje się rozdzielają, czy są decydowane na poziomie stanowym. No, prawodawcy, czyli politycy, no to oni są w zasadzie odpowiedzialni przed obywatelami. Obywatele ich tam wybierają. Sędziowie nie są za bardzo wybierani. No i wybór polityków, no to politycy tworzą prawo. No i właśnie tak jak w wypadku Mississippi, ci politycy chcą takie prawo, jakie obywatele z Mississippi chcą to zrobić. No jeżeli sąd by poluzował trochę w tej całej polityce tej skrobankowej, to Stany pokazały i ciągle pokazują, że mają siłę w ręku, żeby zaadresować tego rodzaju sytuacje. No i amerykański punkt widzenia w zasadzie jest taki mocno zakotwiczony i w nauce, i w zrozumieniu ciąży i konsekwencji i tak dalej. No ale najważniejsze to jest to, że obywatele poszczególnych stanów mają prawo do decyzji. Nie ma centralnego planowania, nie ma centralnego decydowania. Stany są niezależne i mogą decydować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zmonetyzowanego filmiku. Dziękuję za klikanie na reklamy. Dziękuję, jeżeli oglądacie więcej niż 15 sekund, no to troszeczkę zachęca YouTube do tego, żeby polecało mój kanał. Będę robił te filmiki niezależnie, czy jest monetyzowany, czy nie, no ale monetyzowanie pomaga w dotarciu do innych narzędziami YouTube. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych 2022-2024. Przekaz dla socjalistów, no jeżeli stoicie właśnie między innymi w takiej sytuacji, no te skrobanki do końca porodu są dopuszczalne. W Virginii chcieli godzinę po porodzie, także to jest makabra. No to głosujecie właśnie na tego rodzaju rzeczy. W Mississippi wygląda na to, że bardziej roztropni ludzie patrzą się na tą sytuację. Patrzcie się, co Biden zrobił z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Patrzcie się na ceny benzyny. Także głosujcie normalnie. Przemyślcie, na kogo głosowaliście. Przemyślcie, ile problemów stworzyli ci komuniści w ciągu 120 dni. Zdrowia dla normalnych.